Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota i ja musiałam na 2 godzinki przyjść do pracy, ale już za chwilkę uciekam do domu. Dzisiaj wieczorem szykuje nam się bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Lucia będzie brała udział w gali organizowanej przez jej szkołę tańca. Wszystkie dzieci już się nie mogą doczekać do tej gali, ponieważ przez długi czas się do tego przygotowują. Przez ostatnie 2 tygodnie mieli codziennie po 4 godziny treningu, więc myślę, że wszyscy są już super przygotowani. Lucia jest bardzo podekscytowana tym wydarzeniem, ja również. Ale jestem też troszkę zestresowana, nie tym, że Lucia się pomyli, bo wiem, że umie ten swój układ doskonale, ale stresuję się tym, że muszę jej zrobić dość trudny, profesjonalny makijaż, a jak wiecie, ja nie mam pojęcia na temat malowania się, sama nie umiem sobie zrobić porządnego makijażu, nie mówiąc już o kimś. No mam nadzieję, że jakoś mi się uda ją pomalować. Co więcej, muszę jej zrobić taką specjalną fryzurę z perełkami tutaj poprzyklejonymi we włosach. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko trzymało. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Trzymajcie mocno kciuki, żeby udało mi się ją pomalować, uczesać i żeby Lucia nie odstawała tym swoim makijażem i fryzurą od innych dzieci. Jeszcze tylko zanim pójdę do domu, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co mi się przytrafiło wczoraj. Ma to związek z hiszpańskim Vinted. Ja ogólnie już od dawna sprzedaję i kupuję na tej stronie i zawsze jestem bardzo zadowolona. Zawsze produkty, które do mnie przychodziły, były zgodne z opisem, no może poza jakimiś tam drobnymi niedociągnięciami, ale ogólnie zawsze wszystko było ok. Ale to, co mi się wczoraj przytrafiło, to po prostu ręce opadają. Mianowicie zamówiłam dla Lenki laleczkę Nenuko, laleczkę z limitowanej kolekcji, której już nie ma w sprzedaży w żadnym sklepie. Znalazłam ją na Vinted i było napisane nowa bez etykietek. Notabene miała taką samą cenę jak te laleczki, które były już wyprzedane w sklepach, ale jeszcze tak na wszelki wypadek napisałam do sprzedającego, czy rzeczywiście lalka jest nowa, czy nie ma żadnych plam. On napisał tak, oczywiście nowiusieńka, wszystko czyste, pięknie. No i jak mi ta lalka wczoraj przyszła, rozpakowałam ją, jak odebrałam z poczty, po prostu się załamałam, ponieważ po pierwsze lalka na pewno nie była nowa, ponieważ miała tą etykietkę taką przyczepioną, już bardzo zdartą. Co więcej, lalka była cała wymazana w czekoladzie, tutaj miała taką wielką plamę na czapeczce, też miała plamy z tyłu tutaj na uszach. I no i co więcej, miała takie plamy od mazaka, takiego zakreślacza też tutaj na bójce, no po prostu masakra. Napisałam więc do tego sprzedającego, że lalka przyszła do mnie brudna, na co on zamiast mnie przeprosić, czy powiedzieć, że nie wiem, że jego dziecko wzięło tą lalkę i wybrudziło przed zapakowaniem, a on się nie skapnął, to on zaczął mnie wyzywać, wyobraźcie sobie, powiedział, że jestem nienormalna, bezwstydna, że to ja sama specjalnie pomazałam tą lalkę, wyobraźcie sobie, że to ja ją specjalnie wybrudziłam, żeby móc ją oddać, po prostu... W głowie się to nie mieści. Co więcej, napisał mi komentarz, żeby ludzie nie sprzedawali mi produktów, ponieważ moim hobby jest zamawianie rzeczy, niszczenie ich i to jest taka moja rozrywka. Czy wy sobie wyobrażacie? No po prostu szok. W życiu się z czymś takim nie spotkałam. No ja ogólnie mam zawsze bardzo dobre doświadczenia z Vinted. Zawsze mam dobre opinie na Vinted. Zawsze ja też piszę dobre opinie, ponieważ no nic takiego mi się nigdy nie przytrafiło. Dajcie mi znać, jakie wy macie opinie na temat polskiego Vinted, jakie wy macie doświadczenia, ponieważ jestem bardzo ciekawa. Zobaczcie, jaką wspaniałą książeczkę przyniosła wczoraj Elenka ze szkoły. Te regalo mis palabras, czyli daję ci w prezencie moje słowa. Tutaj mamy jeszcze zdjęcie Elenki, jak miała 3 latka i dopiero co rozpoczynała przedszkole. Patrzcie, jakie miała przepiękne loki. A w środku w tej książeczce mamy takie kolorowe karteczki. Z napisanymi od dzieci ładnymi słowami na temat Eleny. Pani nauczycielka wyszła z przepiękną inicjatywą, mianowicie codziennie losują jedno dziecko, a pozostałe dzieci muszą zapisać na takich kolorowych karteczkach, co miłego sądzą na temat tego dziecka. Tutaj na końcu mamy też słowa od pani nauczycielki. No myślę, że przepiękna inicjatywa. Elenka będzie miała cudowną pamiątkę z przedszkola. Mamy weekend i u nas tradycyjnie jak co tydzień na obiad paella, będzie ją robił Javier, wychodzi mu naprawdę przepyszna. Właśnie wrócił z zakupów i chciałam Wam pokazać, jaki gotowy zestaw do paella my zawsze używamy. Patrzcie, tu jest napisane do paella, do zup rybnych się nadaje. Popiję już tego! Tutaj mamy wszystko, i kalmary, krewetki, małże, kawałki ryb. Ten zestaw z Mercadona jest chyba najlepszy. Oprócz tego... My dodajemy jeszcze sobie mrożone krewetki, ponieważ lubimy, jak w paella jest dużo krewetek. I zawsze Javier zalewa ten ryż od paella takim gotowym, taką gotową zupą rybną i to nadaje paella naprawdę takiego głębokiego, pysznego smaku. Mamy tutaj taką specjalną płaską patelnię
do paei. Javier mówi, że to się nazywa paella, ale wszyscy nazywają to jak? Como lo llama todo el mundo? Paellera. Paellera, ale podobno poprawnie jest paella. I Celeneczka, dobre? Lubisz paellę, co? Czerwsika, to jest twój talerz, proszę bardzo. Lucika, co ty masz dzisiaj wieczorem? Gale. Będziesz tańczyć? Tak. Musimy zaraz zacząć makijaż robić, co? Tak. I włosy. No zobaczymy, jak nam się to uda. A tutaj piesek żebrak, szuka jedzenia. Ale wiesz, że ty dostajesz dopiero jeść, jak my skończymy, prawda, Popinka? Tak? Dobry, mądry pieseczek, śliczny. Powodzenia, kochanie. Cześć. Odklejają ci się, czy nie? Nie. Dobra, uciekaj. Nie, fajnie? Papi bujaczkę przyczepił. Lucia odprawiona na galę, a my mamy jeszcze 2 godzinki, więc wykorzystujemy i robimy porządki tutaj w tym pokoiczku naszym na górze. Tak naprawdę to jest królestwo Popi. Bo kiedy ona zostaje sama w domu, to ją zostawiamy tutaj na tarasie i ma tu swój pokoik i ma też swoją budę. Hej! Papi, vamos a hacer aquí una oficina para ti, ¿o no? Está cumpliendo, me damos todo esto. Właśnie tak się przymierzamy, żeby zrobić tutaj biuro, ale z drugiej strony, gdzie pochowamy te wszystkie rzeczy, bo to jest taki nasz składzik. Tu mamy też drewno na zimę. No tak myślimy, jak tutaj to wszystko zorganizować. En invierno... Zimą tutaj jest zimno, rzeczywiście. Też znalazłyśmy wielki karton z książkami. Robimy tutaj porządki, zobaczymy, które książeczki się Lędze spodobają, żeby teraz mieć do czytania na teraz, tak? Co to? Pokażę. O, takiego kaczorka Lucia robiła ci kiedyś. Pięknie. Pokaż go. I tu ma swoje łóżeczko i ubranka, no piękny. To jest tablet. A i tablet ma też do gry, no super. Yeah. A ver cuando la empezamos a usar. Sí, eso. Kiedy będziemy używać tego? Zobaczcie, jak tutaj blisko nas mieszkają mewy. Właśnie miały młode i wyobraźcie sobie, że jak Popi tutaj jest sama na tarasie, to one przychodzą i ją tutaj atakują. Znaczy nie atakują jej tak do końca, ale tak bardzo nisko nad nią latają, żeby ją wystraszyć. I jak ona widzi mewę, to od razu chowa się do tego domku. Dajcie znać, czy znacie jakieś sposoby na odstraszanie mew. Julie. Za nisko masz się siodełko, co? A co się stało? No spróbuj. Okej, mniej więcej udało nam się to wszystko jakoś tutaj zorganizować, ale i tak wygląda to wszystko na nieporządek. Myślę, że musimy tutaj skombinować jakieś zamknięte meble, wtedy będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Tutaj ułożyliśmy wszystkie książki. I hokej dziewczynek. Następnie mamy piłki i ciężarki Javiera. Tutaj są deskorolki i hulajnogi dziewczynek. To też.
No też mamy taki koszyczek ładny. Następnie mamy tutaj zawsze też rzeczy na plaży, ręczniki, jakieś dmuchańce i kubełki dla dziewczynek i rzeczy do nurkowania. No i tutaj na tej półce mamy rzeczy takie typowo do napraw domowych, jakieś śrubokręty, młotki. I wszystkie tomy starej encyklopedii hiszpańskiej. Ja bardzo lubiłam szukać informacji w encyklopedii. Dajcie znać, czy wy też tak mieliście. Wspomniałam o najważniejszym miejscu w tym pokoiku. O pufie Popi, bo ona tutaj śpi, jak nas nie ma. Dobra, my już jedziemy na galę. Elenka, masz wejściówki? Dobrze schowane? No dobra, to trzymaj tam. Później pani pokażesz. Tutaj naprawia transparent, żeby się nie przewróciły. Za 5 minut się zaczyna. Wchodzimy? Ten prawo Diana. Wejściówki, no chodź. Daj mi. Dobra, mamy. Jaki strój ma Lucia piękny. No i te klapki w szczególności. Pięknie wyglądasz, kochanie. Ale makijaż nie wytrzymał, co? Jutro zrobimy bardziej profesjonalnie. Kochani, już tylko przychodzę, żeby się z wami pożegnać. Już jest bardzo późno, za chwilkę idziemy spać. Chciałam was tylko przeprosić za to, że te ujęcia z tej gali może nie będą zbyt fajne, zbyt profesjonalne, ponieważ wrzucam wam tylko to, co udało mi się nagrać moim telefonem komórkowym. Byłam pewna, że będzie zatrudniony profesjonalny montażysta, jakiś filmowiec, który będzie nagrywał tą galę, ale nikogo takiego nie zatrudnili, więc na pewno nikt nie będzie miał lepszych ujęć niż ja mam. Wszyscy tylko nagrywali swoimi telefonami, więc wrzucam to, co mam. Też głównie dlatego, żebyśmy my mieli taką pamiątkę z tego występu Lucy dla nas. No wybaczcie, no wiem, że to mało profesjonalne, ale nic innego nie mam. Ja już będę się z tego miejsca z wami żegnać. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, poprosimy o łapkę do góry i do zobaczenia w kolejnym. Pa!